Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Demon Diaz i zapraszam was na materiał z takim moim podsumowaniem akcji, w jakiej ostatnio miałem okazję wziąć udział przy współpracy z PlayStation Polska. Mianowicie, słuchajcie, ostatnio wraz z Zagrajnikiem oraz Enno zmierzyliśmy się z takim wyzwaniem, podjęliśmy to wyzwanie w grze Returnal, które już na pewno doskonale znacie, bo nagrałem całą serię na kanał. No i po prostu naszym zadaniem było zdobycie jak największej ilości trofeów w ciągu 3 godzin. To wszystko tak naprawdę działo się w ramach takiego wydarzenia, które nazywa się Obejmij Tron i możecie się do niego zapisać już teraz, tak naprawdę już od jakiegoś czasu. Link macie też w opisie, także warto to zrobić od razu. Na czym to polega? Jeżeli po prostu zapiszecie się do akcji Obejmij Tron, to za każde zdobyte trofeum będziecie dostawali punkty. Nawet zagranie w grę też dostajecie punkty. Zagranie w grę online ze znajomym też są punkty i tak dalej. Wszystko jest na stronie opisane. I o co chodzi? Jako po prostu społeczność na PlayStation wbijacie punkty. Po prostu grając, zdobywając trofea, dobrze się bawiąc, najlepiej wspólnie, jak widać to się też bardzo opłaca, i dzięki temu, słuchajcie, macie do zdobycia nagrody. Są tutaj naprawdę fajne nagrody, bo chociażby można wygrać konsolę PlayStation 5, czy na przykład też bezprzewodowy zestaw słuchawkowy. No i jest tego, słuchajcie, sporo, też różnego rodzaju awatary i tak dalej. Wszystko jest na stronie, także rejestrujcie się, nie ma czasu do stracenia, każda gra tak naprawdę punktuje tutaj, więc bawcie się dobrze i w tym materiale chciałbym wam po prostu zaprezentować, tak w skrócie, to wyzwanie, którego się ostatnio podjąłem w Returnalu, ale tak właśnie z mojej perspektywy. Także zapraszam was do oglądania. Jeżeli chodzi o nasz plan, to nie wiem, czy widzicie całego Endo, bo w sumie on pokazał cały mój plan na dzisiaj i mam nadzieję, że uda mi się chociaż wyrównać jego rekord. To tylko wam powiem, już będziemy pomijać sobie tego typu wprowadzenia wszystkie, żeby tak naprawdę nie przedłużać rozgrywki i nie tracić dodatkowego cennego czasu, jak widać, którego nie ma za dużo, bo go bardzo brakuje. To jest taki też fajny element tego wyzwania naszego w ramach akcji, którą dzisiaj dla was tutaj właśnie prowadzimy na streamie. To tak, słuchajcie, do zrobienia jest śmierć. Po prostu, z tym nie będzie problemu w Returnalu. To jest naprawdę fantastyczna gra na PlayStation 5, która jest czymś, co ja osobiście bardzo lubię. To jest taki roguelike, ale w takiej no odsłonie właśnie z wysokim budżetem. Powiem, że to jest to poziom trudności dość zaporowy dla niektórych osób, więc jakby tutaj doskonale rozumiem, że niektórzy mogą mieć straszliwe problemy po prostu w tej grze, żeby nawet ją chociażby sobie ukończyć, a co dopiero mówić o wbijaniu wszystkich trofeów na 100%, ale zobaczymy, mam nadzieję, że się uda. Ja grę akurat ukończyłem, to też tak tylko powiem ze swojej strony, zanim sobie zaczniemy, ale myślę, że generalnie moglibyśmy już zaczynać, nie? No, będę trofea, jakie mamy do zdobycia, jaki jest plan, omawiać już podczas zwykłej rozgrywki i myślę, że tak to będzie najlepiej sobie rozłożyć. Dobra, czat jest, wszystko jest, cacy, wszystko działa. Także, moi drodzy, witam raz jeszcze serdecznie, jestem Demon Diaz, a przed wami trzecia, czyli ostatnia już część z dzisiejszego streama z Returnala, w którym staramy się wbić jak najwięcej trofeów. Z tego co widziałem, to Zagrajnik wbił 7 trofeów i Enno miał totalnie poza skalą, czyli 13 wbił. Prawie 14 można powiedzieć. Zobaczymy ile ja będę miał. Na razie mam piękny wynik 0. Tak, ja mam rozpiskę, ja się przygotowałem, jestem profesorem, nie? Słuchajcie, no. Także ja jestem gotowy, mam rozpiskę i pokażę wam, jak szybko wbić można trofeum w Returnalu. Nawet jak nie jesteście dobrym graczem, słuchajcie, patrzcie na to. To jest ciekawa konkurencja. Jak jesteście mną na przykład i lubicie, albo macie pecha i giniecie od grawitacji, no to można w ten sposób, słuchajcie, wbić wasze, uwaga, pierwsze trofeum w Returnalu. Także jest to możliwe. Jest! Pierwsze! Ha! No, powiem wam, że to było ciężkie na pewno zadanie, ale teraz będzie tylko łatwiej, bo teraz już wystarczy grać sobie po prostu. Także wykonałem najtrudniejsze zadanie, żeby umrzeć. Teraz musimy chociażby wbić sobie maksymalny poziom jakby nie do ładowania, choć do ładowania też adrenaliny. Natomiast mamy tutaj do ogarnięcia jeszcze broń, żebym mógł zrobić... Jak
Taki ten atak wyjątkowy na maksa. Speedrun. Na razie trochę. Już mamy drugie podejście jakby. Dobra, jest w końcu broń. Także generalnie kolejne trofeum polega na tym, że musimy zrobić coś takiego, że wystrzelać broń i w tym okienku się zmieścić 5 razy pod rząd. Idealnie. Teraz przełącznik do skarbu. O Boże! Nie było presji żadnej, a już zepsułem. Czekajcie, bo tutaj będzie akurat walka. Generalnie, co jest dużą trudnością Returnala? Mianowicie jest to definitywnie to, że te lokacje będą później losowo generowane też. A słuszna uwaga, muszę przełączyć, racja. Mamy drugie już, ja po prostu chciałem poczekać, okej? Okay? Aż tutaj drugie wpadnie, żeby za dużo nie doliczać. Racja, także mamy już, słuchajcie, drugie osiągnięcie, także drugie moje trofeum, także problemu nie będzie, tak tylko patrzę kroki, czy wszystko działa dobrze, zanim kolejne sobie ogarniemy. Wskoczyło nasze trofeum na liczniku jak najbardziej. Nie mam... Czekajcie, nie mam za bardzo opcji, żeby coś więcej zrobić. Niech będzie. Mamy też do wykonania taką aktywność poboczną, to możemy ze statku naszego właśnie na Atropos zrobić, aczkolwiek to sobie, myślę, zostawimy na jakiś czas. Powiem wam, że jeżeli ktoś nie grał jeszcze w Returnala, to naprawdę zachęcam. To jest gra, która nie tylko jest niesamowicie wciągająca i posiada tak zwane bardzo duże replay ability, że naprawdę można sobie w to grać, grać, grać i grać i się nie nudzić. Tylko zrobię jedną rzecz, mianowicie przełączę sobie ten głośniczek, który tutaj domyślnie się jeszcze odpala. Bo ile się gra prywatnie, to jest w porządku, o tyle nie chcę, żeby to na mikrofon mi wchodziło. Dziennik zwiadowcy. Takich musimy zdobyć 10. Dodaję do bazy danych. Odtwarzam. To też jest dziennik zwiadowcy. Coś fajnego do posłuchania, można trochę historii poznać. Minęło. Tu jeszcze coś jest do zdobycia. Cóż to jest? Całe połacie lasu. A, atroklucz, dobra. Na układanka po każdej mojej. Za każdym razem, gdy wracam. Protokół Astra. Ja się Enno zawsze po prostu przygotowuję, okej? Okay? Ja jestem zaskoczony, że ty się nie przygotowałeś, a i na takim spotanie jeszcze tak poleciałeś. Cześć, zagrali, dzięki bardzo. No jeszcze brakuje mi do twojego wyniku. Dobrze pamiętam, nie? Miałeś 7 trofeów ostatecznie na koniec zdobytych. Dobra. Jest sylfionowa żywica. To jest właśnie fajne, że przez tego typu różne zapory możemy sobie przejść po prostu tym zrywem. Cześć Ragnar, witam serdecznie. Wiesz co? Wszystko w porządku u mnie. Powiem, że naprawdę jaram się na właśnie takie odświeżenie Returnala, bo to już jest gra, którą u siebie ukończyłem. Fakt faktem jeszcze się... O, muszę zebrać za zdobycie wszystkich trofeów, także myślę, że dzisiejsza akcja na streamie jest świetną okazją do tego, żeby po prostu sobie jakoś to rozpocząć. Muszę zdobyć 5 pasożytów, ale to jest takie... Akurat trochę losowe, bo pamiętam, że nawet tak grając normalnie chciałem sobie coś takiego zrobić jako trofeum. To i tak miałem trochę problemy, żeby mi akurat wylosowały się te pasożyty na moich ranach. Także zobaczymy, jak to wyjdzie już tutaj w praktyce. Mamy nieodkryty przedmiot i to może być akurat ryzyko, czy nie? Nie, to jest szkodliwy klucz. Okej, była niska szansa i się stało, ale musimy zabić 15 wrogów i doładowanie powoduje obrażenia już nam zejdzie, więc na razie muszę... Muszę odpuścić sobie robienie tego. Cześć, to TSG. Właśnie, wiesz co, u Groszak jeszcze nie zrobiłem platynowego trofeum tutaj. W sumie niewiele mi brakuje tych ksenoglifów i jakby tych szyfrów całych. Czekajcie, gdzie jest ten przycisk, bo to tak zawsze...
Wibruje. On tu jest. Dobra. Ale myślę, że na spokojnie dokończymy sobie to już tam w ramach streamów później. Także na luzie. Cześć Dawid, witam serdecznie. Cześć Wolpin, cześć Miro. Hej Odish. A, 8 trofeów było. Ostatecznie. Nieźle. Enno 13. No to już jest w ogóle, mówię, kosmos jakiś. To jest fajny efekt, że... Tak jakby unika tych naszych strzałów. Ta istota. Mam na stos ciał przedstawicieli obcych. Prawdopodobnie architektów tych ruin. Może to rozumni, którzy wysyłają sygnał białego cienia. Drugi już. Dziennik. Nie da się uciec. Próbowałam wszystkiego. Zawsze przenosi mnie z powrotem. Jest taki moment pomiędzy śmiercią a odrodzeniem. Napotkałam drogiego drapieżnika. Dobra. A no tak, dostaję obrażenia. I adrenalinę sobie wyzerowałem. Adrenalina się ładuje wtedy, kiedy zabijacie wrogów bez podniesienia obrażeń. Jakichkolwiek. Kurde! Dobry początek był. Trochę za szybkie te uniki robię. Kurczę no! Aj! Masakra. Masakra. Cześć Bogolski, witam. Za cały akt masz dwie... Tak, są dwa trofea, ale to chyba w ten sposób, że za... bossa, tak? I za jego przejście jakby, w sensie przejście dalej. To już się przecież wydarzyło. Znaczy to akurat ten pierwszy taki potężny przeciwnik, który miał w sumie za zadanie pokazać, że hej, w tej grze umrzesz jakby, nie? Generalnie... Chyba za, jakby zadania na razie nie będziemy i tak się brali, bo w sumie nie ma co, pójdziemy na razie spać nie, aczkolwiek to można też sobie zapamiętać i później na przykład raz wrócić na ten statek, żeby sobie odpocząć. W sensie przespać się i dzięki temu macie regenerację całą zdrowia. Ale w samym Returnalu też wrażenie na mnie zrobiła ta historia i to, że widać jak Selene odzyskuje swoją świadomość, takie cząstki, wiecie, tak jakby puzzle łączyła w całość i przypominają jej się różne jakieś takie momenty z przeszłości. Dokładnie. Powoli staje się świadoma na naszych oczach tego, w jakiej przerażającej wizji i jakiej takiej strasznej po prostu sytuacji się znalazła, nie? W takiej pułapce bez wyjścia totalnie. A, to zapomniałem, że przecież nie możemy jeszcze w zwarciu walczyć. Musimy dopiero sobie zdobyć jeszcze broń białą. Gdybym teraz zginął, to wszystko będzie wyglądało jeszcze inaczej. Sorry, Wolpin, ale to było akurat przedpremierowo jeszcze pokazywane, z tego co kojarzę, na gameplayu. Tu będzie ryzyko znowu, szkodliwy klucz. Ale tym razem, słuchajcie, udało się. Nawet nie zwróciłem uwagi, szczerze mówiąc, jaka była szansa na to, że jakiś negatywny efekt na mojej postaci wystąpi, ale udało się, także miło. I teraz pytanie, czy jeżeli mamy trofeum za ryzyko w grze, to czy ono mi przychodzi między jakby przejściami, między życiem jakby Selene, kolejnymi cyklami, czy to jest tak, że jeżeli sobie już to zdobyłem na jednym życiu, to się zalicza, jak nie, to padam. Nie wiem, zrobię taki run trochę na stratę, myślę, czyli wyzbieram wszystko jak leci. Z nadzieją, że uda się to po prostu odblokować. Myślę, że będzie użyteczne. Właśnie sobie przypomniałem, że to można było rozbijać przecież w ten sposób. Technologia nieaktywna. Wracać nie ma sensu, bo tam jest wieżyczka, która ma pole siłowe na sobie.
Także też tam za dużo nie podziałamy. To jest jeden z tych przeciwników, których nie chce się aż zabijać, ale warto, bo ładuje nam adrenalinę, która jest już, słuchajcie, na trzecim mnożniku. Piąty jest maksymalny i też jest za to trofeum. Obiorę inny kierunek i zbadam odczyt energii w lesie. O, tutaj też kolejne trofeum będzie zaraz. Chodzi o wspomnienia Seleny. Kto wie, to na pewno się domyśla, co chodzi. A innym osobom nie chcę spoilować tego. Żywica. Jeszcze jedna i będziemy mieli rozwój mojego maksymalnego paska zdrowia. Oj. To źle wyglądało. Nawet powiem wam, że bardzo źle. Biegłość broni. Znaczy wiem czym jest biegłość broni, spokojnie, tylko że na razie nie widziałem potrzeby, żeby z tego korzystać. O. Chciałem, żeby się tak ustawili tutaj. Skok adrenaliny, moi drodzy. Kolejne, zaraz doliczę. Tylko pozwolę sobie ten młyn tutaj ogarnąć, bo jest tego naprawdę sporo jak na początek gry. A potem wcale lepiej nie jest, bo jeszcze mocniej biją. Trzeba bolid zbierać. To jest ostatni? Nie! Nie uderzył mnie. Moja tarcza mnie uratowała, którą miałem, pamiętacie? Przed jednym uderzeniem miał mnie to uratować, dlatego nie straciłem mnożnika całego. Dobra, jest chyba czwarty dziennik już teraz. 10 musimy mieć. I tego chyba nie trzeba, nie? A nie, to nie jest dziennik. To nie jest dziennik, to jest... Właśnie. To jest... Hologram. Zwróciłem uwagę na sygnał, który tutaj był. Chętnie bym cię pozagadywał, aby ci gorzej szło demo, ale zabrałem... Spoko, smacznego życzenia. No słuchaj, nie spiesz się, nie? Jak coś. Nie spiesz się, ja dam radę bez rad, słuchaj, jakby co, nie? Na spokojnie, jakoś to ogarniemy. Rozumiem, że oczywiście o to chodziło, że chciałeś wpaść i mi pogadać. W ten sposób chciałeś mi pozagadywać, nie? Bo faktycznie, jak nie ogarniesz jeszcze tak dobrze gry, tego jak ci bossowie się zachowują, no to jest naprawdę masakra, żeby tego bossa się nauczyć i jakoś tam faktycznie dać sobie z nim rady, ale jak już trochę liźniesz Returnala i tej rozgrywki, to naprawdę pójdzie już dalej jak spłatka. Otwórzmy to. I bez, słuchajcie, jakiegoś negatywnego efektu jeszcze. Także naprawdę fantastycznie. Odpalmy sobie teraz pochłaniacz obolitu. Ja wiem, że to nie ma sensu, ale może choć jakiś jeden przeciwnik się jeszcze załapie. Ja pospieszę się ile tylko sił w nogach, żeby tam wrócić już na właściwe tory i kontynuować. Spróbujmy. Tutaj jest ten obolit, który jest nie do rozwalenia i nie do zdobycia dla mnie, niestety. Musimy iść prosto i tak leciutko na północ tutaj skręcić, tylko... Nie wiem, czy dobrze idę? Dobrze idę, pewnie, że tak. Słuchajcie, oglądaliście cały poprzedni stream Enno? Takie pytanie do was. Może wiecie, jak to mniej więcej tam... na razie stoję z czasem, jak na taką ilość trofeów, czy... To jest coś w porządku, czy miał już 10 na tym etapie, a potem zwolnił, jak te trudniejsze zostały? Możliwe, że też trochę inną ścieżkę obieramy, więc nie wiem, może miał mniej na jakimś cudem nawet, ale skończył na naprawdę i tak niesamowitym poziomie. Czekajcie, zróbmy tak. No, moim zdaniem był najłatwiejszy, pierwszy boss, ale to... Tym się nie ma co sugerować, wiesz, zawsze to coś innego będzie trudne, nie? Jakie? Nie chcę rad, ja tak pytam, czy... A, to musimy najpierw tak aktywować. Pytam, czy po prostu byłeś dalej na tym etapie. Obwód naprawy. Naprawienie lub otrzymanie uszkodzeń naprawia integralność. Daj plus 15 do obrażeń przy niskiej integralności. To fajnie, jakbym chciał na wielkie ryzyko postawić. Poważne obrażenia.
To średnio, bo byśmy musieli mieć jakieś naprawdę negatywne rzeczy na sobie non-stop. Znaczy, będę miał prawdopodobnie tak. Dobra, wiecie co, zrobimy generalnie to w ten sposób, że zostawię sobie na razie dużą fiolkę z telefonem tutaj, pamiętając o tej lokacji, żeby do niej wrócić. No dobra, niech będzie. Może będę się leczył chociaż w ten sposób. Dokładnie tak, Szaku, wiesz? Dokładnie tak to wygląda. Okej, okay, zostawmy to. To jest w którym miejscu? W tym miejscu. Już. Chyba, że a nie. Nie zwiększymy. 325. Ej, to do tego wrócimy w sumie. Słuchajcie, chyba będzie kolejne trofeum teraz, tak mi się wydaje. Nie chcę zapeszyć, ale spróbujmy rozszyfrować ten ksenoglif. Jest! Słuchajcie, enigmatyczne wiadomości. Podstawowego języka obcych. 4. Obecnie brak mi zasobów do odszyfrowania tego ksenoglifu. Arunas, wiesz co? Jeszcze poczekamy sobie. Ale to tam pogadamy przy innej okazji. Na spokojnie. Przedziwne oznaczenia. Ale potem wspomnienie astronautę dostaje chyba, nie? Od razu, bo ona podnosi to. Także to było pewnie to trofeum, które zagranikowi wskoczyło. Po śmierci na bosie. Mówię, bo akurat nie mogłem tego zobaczyć. Jest i astronauta. Powiem wam, że... Śmiesznie zabrzmi, ale ciary miałem i tak, nie? Jest to na swój sposób tak dobrze zrobione, że i tak jest. To niepokojące. Proszę bardzo. Piąte. Co to ma niby znaczyć? Powinnam to chyba pamiętać. Jest figurka. Pięknie. Możemy się teleportować już teraz. Czy tam użyć po prostu translokatora? Do tego miejsca najbliższego. Nie chciałbym za szybko próbować kończyć tego pierwszego bossa, żeby maksymalnie Atropos wycisnąć, bo tutaj można jeszcze trochę rzeczy porobić. Te aktywności poboczne też chyba można później w grze robić, nie? Jak nie będziemy na Atropos typowo. Mam nadzieję, bo jak nie, to sobie zablokuję to. Ale ja tam wybiegam do przodu, a tu można zginąć jeszcze. O, właśnie. Kurczę, adrenalinę mi wyzerowali. Nie znoszę ich, naprawdę. O. To nie jest sekret, jakiego bym się spodziewał i oczekiwał. Dobrze, że nie udało mi się z tego przedmiotu skorzystać, bo akurat Selene była ranna, chciałem przypadkiem, wiecie, wyleczyć się, tak myślałem, że tam mam leczenie, ale to jest przecież ekstraktor pasożytów. Nie mogę z tego skorzystać przecież. Dobra. Co za paskudztwo. Fiolka Sylfionu, dobra. Wyleczymy się, chociaż troszkę. A tutaj? Nie. Co dwóch mocnych przeciwników pokonuje, to zawsze ta sama broń, której jako jedynej tak bardzo nie lubię w tej grze. No nie umiem grać z tym po prostu. Okej. Okay. Teraz, żeby tylko się zorientować i nie dostać strzała żadnego. Ale w sumie tą adrenalinę i tak bym tam stracił na dole, więc... Nie ma co tego rozpamiętywać teraz. Z tym, że tu moglibyśmy jeszcze spróbować sobie dolecieć, czy nie?
Możemy z kluczyka skorzystać. O, wow. O nie, to już są te. Niefajne stworzenia, naprawdę niefajne. A na szczęście nic mi tutaj nie zrobili. A tu? Razem spokój. Naprawia wszystkie uszkodzenia, dobra. I... pasożyt czwarty, chyba dobrze mówię? Czwarty. Oj, upadki będą podawały obrażenia, słuchajcie, to trzeba pamiętać o tym. Kulę eksterminacji sobie wezmę. Podniosę paszomiota, jasne. Jak będziemy kończyć streamka, to go mogę odpalić. Na luzie. Odisz, słuchajcie, na pewno bardzo boli, że jakoś mi tutaj idzie jeszcze. Taka jest. Nie wiem, jakby teraz to zrobić, ale chyba musimy iść prosto. Staram się odwlec w nieskończoność tą, wiecie, główną ścieżkę. No, ale chyba musimy iść i wreszcie zbadać biały cień. Znalazłam zepsuty automat trzymający jakieś narzędzie. Chyba mogę to pożyczyć. Pożyczyć? Obca broń się. Czuję, że może mi się przydać. Podstawy przetrwania, moi drodzy. Szóste trofeum jest już moje. Naprawdę fajnie. Także 7 jest gwarantowanych. Gwarantowane, że wbiję, bo wystarczy teraz zginę i będziemy mieli. Karmazynowe wrota. No, na razie jest potrzebny karmazynowy klucz, więc sobie z tego nie skorzystamy. Wiesz co, Mitchell, ja bym poczekał, aż ktoś tutaj jeszcze napisze, kto ma pewność 100%. Ja mam tak, że... raczej grałbym na twoim miejscu już sobie dalej. To nie jest tak totalnie od nowa, ale... na przykład ten Ether, który sobie zdobyłeś, i tak ci przejdzie. Ale poczekaj, może ktoś ci jeszcze coś mądrego poradzi, bo nie chcę ci je w błąd wprowadzić tutaj jakoś. Fajnie, że teraz zdobyliśmy właśnie ten miecz, bo dzięki temu, że mamy to ostrze, możemy teraz do kilku jeszcze wcześniej niedostępnych miejsc się dostać. I szczerze myślę, że warto byłoby to zrobić, chociażby tutaj. Tak mi się wydaje, że tutaj. Nie mamy jakoś nie wiadomo ile tego czasu, więc też wiecie, nie chcę tutaj biegać za dużo. To nie było tu, cholera. To było gdzie indziej. Tutaj się teleportujemy na górę. Chyba, że jakoś powrócimy? To mogło być w tym miejscu gdzieś. Na dole. Są jedne pnącza, okej. Ale to i tak nie jest za wiele. Dobra, odpuśćmy już ten temat. Szkoda czasu. Wiesz co, Odisz? Tak totalnie, jakby na jednym życiu nie zrobię 13. Uważam, że to jest max. 13, 14 jak Endo pokazał, można zrobić. Ja byłbym bardzo, ale to bardzo zadowolony, gdybym wbił ich 10, nie? To już byłoby super. No ale... sky is the limit, jak się mówi, więc może będzie lepiej nawet. 2 godziny pozostały, dziękuję bardzo Ugo za pilnowanie tutaj mnie z czasem. Coś mi się wydaje, że dzienników brakuje mi, ale chyba więcej ich nie było tutaj na dobrą sprawę. A, widzicie? Właśnie to jest to. Trzeba tego bardzo unikać. Co to jest? Rażące skoki. Super. A tu? To samo. O, jasne! Jeszcze im przewalili. Thank you.
Jest bez negatywnego efektu. Natychmiastowo zapewnia maksymalny poziom adrenaliny. Ej, to jest fajne. To jest naprawdę fajne. Naładujmy się na maksa. I chodźmy. Bez leczenia generalnie, nie? Wbijamy. To nie jest mądre, ale... Ja nie słynę z takich rzeczy. Lubię ryzykować. To co, moi drodzy? Wbijamy w takim razie, nie? Pierwszy boss! Można było więcej zrobić na pewno. Ale z rezem jesteśmy. A, racja. Mamy jeszcze astronautę, więc jakby co, to będę chociaż raz wskrzeszony. Najgorsze, ma aż trzy fazy. To jest przerażające. Genialny ten soundtrack. Robi wrażenie szczególnie za pierwszym razem. Czemu ona wydała z siebie dźwięk, skoro nie otrzymałem żadnych obrażeń w sumie? Oj. Kurczę! Teraz bez tego poziomu adrenaliny to będzie zupełnie inna walka, niestety. Kurczę, przez te uniki nie zdążyłem. A, to jest obszarówka, po której robi swój popisowy numer. Czyli niszczy mój poziom adrenaliny. Myślałem, że to będzie ten z przodu. Ale mamy ostatnią fazę, słuchajcie. Jestem na jedno uderzenie w tym momencie. Co za muzyka! Dobra, mamy życie dodatkowe. Jest trofeum do doliczenia. Ale to już po walce. Byłyby pasożyty, byłby boss, byłyby 3-4 trofea! A tak jest jedno. Ale dobra, damy radę, mamy szansę jeszcze. Kurde! Ale lipa! Ile on miał życia? Wystarczy. No nie! Rozumiem. Utknęłam. No po prostu nie. Sygnał transmisji. Połowę? Tylko to się liczy. Ostatniej fazy? Astra? Aj! Endo, dotknąłeś teraz. Dobra. Spróbujemy może w takim razie serio do tego bossa pójść. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tu się, słuchajcie, wszystko rozstrzygnie teraz, bo... No muszę go zrobić, no. No nie ma się co oszukiwać. On musi zginąć teraz. O! Cześć, Hugo. Witaj ponownie. Teraz na innym koncie? Czekajcie, w ogóle... Dobra. No nie wiem, jak to ma być z tym bossem, ale zobaczymy. Co ma być, to będzie, nie?
Enigmatyczne tłumaczenia, słuchajcie! Tego bym się w życiu nie spodziewał, że to ogarnę. Odblokuj wszystkie poziomy tłumaczenia Xenoglifu. To jest niespodziewane trofeum! Naprawdę! Ósme. To już mamy tyle, słuchajcie, co zagrajnik. Także wstydu nie będzie. Będzie najwyżej ex aequo. Drugie miejsce. Ale zobaczcie, jaka tu jest straszna redukcja obrażeń na dystansie. Ja wiem, że to jest strzelba, ale i tak chodzi mi o to, że no jest ta redukcja, nie? I jest bardzo brutalna. Jeszcze dałem się trafić. Super, brawo! Ojej, nie robimy tego. Astronauta kupiony, plus mamy rekonstruktor. Ja nie wiem, czy one się ze sobą będą łączyć, jakby, te efekty. Także najwyżej nie. Ojej, jest szansa, że jeszcze będzie jakaś broń sensowna. Czy będzie to paszczomiot? Jest to usprawniony M8 na 5 poziomie, który już widzieliśmy. Wybaczcie, ale nie zużyję tego. Dobra, bez obrażeń chociaż. Moi drodzy, pełne skupienie! Ja jestem Demonidias, możliwe, że mnie kojarzysz z Bloodborne'a na przykład, czy innych tam Soulsów. Cześć, jestem Darkblood, witam serdecznie. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, musi się teraz udać po prostu. No nie ma innej opcji. Dobra, mam pierwszą fazę. Zostały dwie. Dostałem. Kurde, uniknął. Trzecia faza. Wstawaj. Nie, kurczę, rekonstruktor zadziałał! O Boże, to będzie od nowa! Ja nie mogę! No... Tu jest niestety trochę na minus ten paszczomiot, ale dobra. Dobra, słuchajcie. Będzie jeszcze jedna szansa. Jest astronauta jeszcze. Nie wiem, czy właśnie astronauta się zapisuje. Pamiętacie, jak to wygląda? Muszę zobaczyć, ale... Coś czuję, że nie. No pewnie, że nie. To nie mam astronauty, za którego zapłaciłem, czy mam go? Nie mam go. On znika. Trzeba było go zostawić do do zakupu. Na spokojnie. On się jakby nie łączy z rekonstruktorem. Wpadło mi trofeum za za wymaksowanie znajomości tego. Języka. Dobra, spokojnie, dam radę. W sumie mam na tyle obolitu, że mógłbym pójść i spróbować jeszcze kupić sobie coś. Znaczy, generalnie moim zdaniem to powinno być tak. A, to jest ten, na klucz. No to dawaj. Łączy się? Że astronauta powinien być pierwszy. Imo. Czekajcie, mam tę żywicę teraz czy nie? Bo to ja myślałem, że jakby... Nie wiem, ona się dodala i otrzyma obrażenia. Ona zeszła i otrzyma obrażenie jednocześnie? Dziwne by to było. Tu będzie ten fabrykator niedługo.
Teleportujemy się już do stobok. Kurczę. Kupiłem astronautę. Na 100%. No właśnie, ja już też kiedyś miałem taką sytuację. O, tu był astronauta. Nie ma go. Integralność sobie zwiększa chociaż. To był astronauta, on się nie łączy. No kiedyś miałem tak w serii, pamiętam, i też się na tym przejechałem. A to kosztuje ile? Stać mi na dużą fiolkę, dobra, to sobie kupimy. Totalnie mi nie siedzi ta broń, ale to jest lokacja poboczna, do której nie mogę wejść, bo tam bym musiał się przyciągnąć, a tutaj jest boss. Tam jest inna lokacja, więc muszę iść do bossa. Wszystko inne przeszliśmy już. Dobra, słuchajcie, to jeszcze raz. Ostatnia próba. Jak teraz się nie uda, to będzie pewnie 9 trofeów. Teraz już mniej więcej widzę, jak i o co chodzi z tą bronią, nie? Ale druga faza poszła niesamowicie szybko. Oj. Trochę za szybko. dobra, skupmy się. Jakby co, nadrobię czat zaraz. Kurczę, no na ścianie, naprawdę. Jak na Szandra. Trzecia faza. No ma kilka ataków, które mnie nie zachęcają za bardzo, żebym był blisko niego. Ale zdaję sobie sprawę, że to jest najlepsza metoda, jeżeli jest, ma się paszczomiot, nie? No musi tak być. Tak samo jak musi on paść, słuchajcie. Nie ma innej opcji dzisiaj. Na tym ranie w sensie. Mamy go, moi drodzy! Dzień we mgle! Pierwszy boss pokonany! Teraz nie powinien zabić, nie, podniesienie przedmiotu. Ojej! Jest! Leczenie już wleciało! To takie emocje były, że nawet nie zauważyłeś tego! Dziękuję bardzo! Myślałem, że naprawdę już nie padnie! Jest kostka danych. Dziękuję bardzo. Czekajcie, bo są dwie w sumie kostki, ale dobra. Dzięki Odish. O kurczę! Co tu się podziało? Głodny kokon dodaje plus 20 mocy oszołomienia za każdego przyczepionego pasożyta. Fajnie. Jeszcze z tymi pasożytami by mogło coś wyjść.
To co to jest? 25% szans na przełamanie osłon. Mogę mieć tylko jeden artefakt, nie? Czy można mieć dwa na raz? Kojarzycie? Ekstraktor pasożytów. Nie, dziękuję. Jestem do nich, delikatnie mówiąc, przywiązany jak na razie. Enno, pamiętasz jak to było z tymi artefaktami? Tam zakłócacz osłon nie jest jakiś tam nieprawdopodobnie potrzebny mi, ale... Dobra, pójdziemy sobie tutaj w takim razie. Możemy mieć kilka na raz. Super. Dziękuję bardzo, pan Darkblood. Za artefakty było chyba za dostarczenie jednego, co? Na swoje miejsce. Nie było nic takiego? Za artefakty? Kurde. No bo źle coś tam też wpisałem sobie. Wydawało mi się, że było za zwrócenie artefaktu. Karma z nowe pustkowia. No w razie śmierci to już oczywiście tutaj szybciej trochę pójdzie. Te przejścia i czas ładowania są naprawdę niesamowite. Przeszłam przez wrota teleportacyjne. Na podstawie współrzędnych sygnału transmisji można określić, że jestem po drugiej stronie planety. O, to mnie nie bije chociaż. To już tak. Znaczy to kojarzę, ale... Czekajcie, ja muszę zobaczyć jak tutaj to wyglądało, bo... W takim razie... To wszystkie będą pokrywane, co? Dobra, nie ma sensu. Fiolka i tak do przodu. Sprawdziłem figurka, astronauta musiała ci zadziałać wcześniej, dlatego rekonstrukcja zadziała podczas walki z bossem. Znaczy wiesz co, jak jest figurka astronauty, to była zawsze cutscenka, która ci pokazuje to, nie? Więc nie wiem. Co się stało z figurką, Hugo? Dawaj. Co się stało? Jaka jest interpretacja twoja? Wykrywam kolejne dziwne źródło energii na szczycie góry. Zaczynam wspinać się w jego kierunku. Który to jest dziennik zwiadowcy? Dziewiąty chyba, nie? 4, 5, 6, 7, 8, 9, dobra. Dziennik zwiadowcy, Atro. Zaczynam wspinaczkę na górę. Nie wiem, który to już raz. Pomimo znajomości przyszłych zagrożeń, mam trudność z odzyskiwaniem technologii. Są pewne przeszkody. To jest świetna lokacja, bardzo ją lubię. Ale wydaje mi się... O nie! Coś na górze mnie wzywa. Dobra, to się wyjaśniło wszystko. Także From Darkblood, oczywiście masz rację, ale... Widzę, że to już jest, kurczę... Problem. Wypadła z plecaczka. Można tak powiedzieć. Potrzebuję, słuchajcie, jeszcze tylko jednego dziennika audio. I będziemy w domu. Naprawdę, tylko jedno. Chyba tędy wejdziemy nawet. Czy nie? Nie dam rady jakoś po tym? No serio, starany jest, nie chwycisz się tego? Chwycisz się pewnie, że tak. Zuch, dziewczyna. Teraz tak, co było tutaj? Wadliwa żywica. W tej sytuacji średnio. Sylfion już prędzej.
Tu jeszcze oczywiście szyfry. No teraz już 20, to będzie trochę trudniej. A w zasadzie to, że byłoby naprawdę niemożliwe, żeby na tym podejściu robić, nawet niezależnie jakie to byłoby ograniczenie czasowe. Chcielibyśmy kilka razy pójść. A patrząc, że jest ograniczenie czasowe, to też jest to niemożliwe. Muszę tylko czym prędzej zmienić broń, bo właśnie tutaj będą te latające stworki. I na te istoty już strzelba może nie jest najlepszym pomysłem na świecie. Moim skromnym zdaniem to nie jest dobry wybór. Oczywiście można liczyć, że one podlecą do nas i wtedy jest lepiej, ale nie chcę liczyć na przeciwnika, że go zabije szybko. Dobra. Różnik. Po świecie Returnala. Jest, moi drodzy! 10. trofeum! Pięknie. Wow, wow, spokojnie. Teraz bossa, akt. To do 12 byśmy dobili, tak? Dobrze mówię? Nadal mało i za mało. No i broń muszę, kurczę, zdobyć, bo zobaczcie, jak tu się ciężko z nim walczy. O dziwo idzie mi lepiej niż wcześniej, bo nawet obrażeń nie otrzymałem w tym młynie żadnych. Na 5. poziomie jesteśmy, czajcie? Cały czas. I okonacie jest broń zazwyczaj najlepsza. Aha, no dobra, czyli nawet nie ma... O, pustko strzela na 6. poziomie. Moi drodzy, ja wam mówię, że to jeszcze się coś może tutaj wydarzyć. Dwóch? Bez takich żartów, proszę mi. Kurde! Mamy go! Huh. Dobra, tam i tak nie wejdę niestety. Nie ma łatwo, no. Mogłem przebiegać tutaj, kurczę, nie? No ale jesteśmy na szczycie góry, słuchajcie. No ale z takim życiem co ja mogę zrobić to bosie? W sumie jeszcze trzeba się na nim znaleźć, nie? To też inna para koloszy zupełnie. No, jeszcze nie zupełnie. Sygnatura energetyczna jest gdzieś tutaj. Dobra, razem mi się ta kotwiczka przydała i leczenie na maksa. Żebyśmy mogli spróbować coś z tym bossem jeszcze zrobić. Nie. O nie, to się dostaje po zwycięstwie. No dobra, słuchajcie, wejdziemy. Wejdziemy na niego. Spotkałam powietrzną faunę, ale coś z niej wyrasta. On później takie szarże miał, z tego co pamiętam jeszcze. Chyba zginę. Tak! Niestety się stało!
Kurczę, nie, bym musiał no hit bossa zrobić przez 3 fazy, ale powalczyłem, wstydu nie było totalnie. Myślę, że 10, słuchajcie, trofeów zdobytych podczas wyzwania Obejmij Tron to nie jest zły wynik. Także udało się uplasować na drugiej pozycji. Zagranik miał 8. Ja mam o te tam 2 więcej, co tam w ostatnich chwilach też zdobyłem i Enno to w ogóle rozwalił nas wszystkich na łopatki i wbił 13 osiągnięć.